Policja ze Śląska kontroluje kierowców pojazdów na aplikacje. Takie kontrole odbyły się w kilku największych miastach aglomeracji Śląskiej w miniony weekend. Policjanci sprawdzali m.in., czy kierowcy posiadają licencję na przewóz osób i czy są trzeźwi. Funkcjonariusze policji wraz ze Strażą Graniczną i z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali łącznie 90, no niespełna, 90 pojazdów, legitymując prawie 100 osób. No, i w wyniku tych działań trzy osoby zostały zatrzymane. Byli to mężczyźni, dwóch z nich zostało zatrzymanych za posiadanie narkotyków, trzeci z nich obywatel Gruzji za, po, za, posiadanie, za okazywanie prawa jazdy, które było podrobione. Takie działania popierają licencjonowani taksówkarze, choć uważają, że przypomina to walkę z wiatrakami. Takie akcje są bardzo potrzebne. Niestety jest cały czas problem, ponieważ jest ich zbyt mało. Kolejna sprawa jest taka, że niestety aplikacje. Czy tam kierowcy z aplikacji często są nieoznaczeni w żaden sposób i ciężko jest ich wyłapać? No wtedy policja, czy tam inspekcja ma problem w ogóle, żeby kogokolwiek skontrolować, tak? ponieważ nie, nie wożą żadnych kogutów ani magnesów, czy jakichkolwiek naklejek, które przypominają taksówkę, tak? więc po prostu ludzie tego nie widzą. Policja już zapowiedziała kolejne takie akcje w przyszłości.